Sprawa bonu wychowawczego w Nysie powoli zmienia się w niekończącą się opowieść. W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka zwrotów akcji o 180 stopni, ale tego, co wydarzyło się w ubiegły piątek, chyba nikt się nie spodziewał. Jest sobota, 20 lutego, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości. W wiadomościach, czy prokuratura będzie musiała zająć się bonem wychowawczym? Zamiast bonu wezwanie do prokuratury. 350 rodzin z Nysy, składając wniosek o przyznanie bonu wychowawczego, oświadczyło, że nie ma zaległości płatniczych wobec gminy i jej jednostek. W przypadku 81 wniosków okazało się, że poświadczono nieprawdę. Nie tylko więc nie otrzymają bonu, ale mogą mieć również kłopoty, bowiem złożenie nieprawdziwego oświadczenia jest karalne. Nie cichną emocje wokół bonu wychowawczego. W ostatnich dniach pojawił się bowiem jeszcze jeden wątek związany z wnioskami o przyznawanie świadczeń na dzieci. 81 nyskich rodzin, które złożyły oświadczenia o niezaleganiu z opłatami wobec gminy i jej jednostek, poświadczyło nieprawdę. Po weryfikacji oświadczeń okazało się, że zaległości są, dlatego też wnioski tych rodzin zostały odrzucone. Ale to nie koniec zmartwień. Za złożenie nieprawdziwego oświadczenia, jak mówi kodeks karny, grozi poważna sankcja. Z przepisów prawa wynika raczej jednoznacznie, że burmistrz będzie musiał zgłosić fakt złożenia nieprawdziwych oświadczeń do prokuratury, a ta będzie wyjaśniać, czy doszło do próby oszustwa, czy było to zwyczajne nieporozumienie. Magistrat na razie nie jest w stanie odnieść się do problemu. Mamy inne zadania priorytetowe, na którymi się skupiamy. Jest normalny tydzień pracy. Poddamy to gruntownej prawnej analizie i wtedy będzie pan mógł jakby wymagać od nas komentarza w tym zakresie. Tu jest niezbędna analiza prawna i na pewno, jeśli to jest temat kontrowersyjny, pokusimy się o taką analizę i wtedy wydamy stanowisko w tej sprawie. Obsługa prawna magistratu chyba nie do końca radzi sobie z prawem. Procedowanie bonu trwa i trwa, a problemów jest coraz więcej. Radni wielokrotnie podnosili kwestię braku czasu na przygotowanie bonu i opracowanie kryteriów jego przyznawania. Ich niepokój wzbudzają również rozbieżności pomiędzy tym, co burmistrz obiecał w kampanii wyborczej, a rzeczywistą sytuacją. No, mieliśmy wiele wątpliwości, między innymi to, że pomocy zostaną pozbawione rodzice chorych dzieci, wdowy, a więc też sieroty. I no, a przede wszystkim to, że ten bon jest przyznawany na każde dziecko, jak pan burmistrz obiecywał w kampanii. Do dzisiaj taką deklarację można znaleźć na jego stronie internetowej. No i teraz wychodzą kolejne problemy z tym związane, a już to, że o bon ubiega się, może się ubiegać zaledwie 200 kilkanaście osób, czyli połowę tego, na co zarezerwowaliśmy w budżecie pieniądze, pokazuje, że ten bon jest no, nie dla wszystkich. Może miał być jakimś takim zabiegiem marketingowym, żeby pokazać, że robimy to w pierwsi w Polsce, ale niekoniecznie pomoże on tym, którzy na niego czekają. Wątpliwości jest więcej. Na przykład niezgodne z prawem kryteria, zbyt mała liczba uprawnionych. Do tego dochodzą ostatnie wydarzenia z oświadczeniami. Rekordzista zalega gminie kilkanaście groszy, ale to nie zmienia faktu, iż w oświadczeniu napisał nieprawdę i prawdopodobnie będzie musiał tłumaczyć się przed prokuratorem. To jest skandal po prostu. To działania gminy naprawdę nie mogą prowadzić do tego, że obywatela ciąga się po prokuratorach, po sądach i po policji, jeśli ta wina jest niewielka, bo oczywiście wiadomo, że to śledztwo zostanie umorzone, jest znikome znaczenie czynu. No kuriozum, no, nie można tak postępować. Sytuacja, a raczej komplikacje z niej wynikające, zdają się przerastać także Radę Miejską. Powiem tak, z prawem zawsze jest ciężko dyskutować. Jeżeli rzeczywiście przepis stanowi, że jeżeli jest, ktoś poświadczył w pewnym, może nawet nieświadomie, prawda? Bo tutaj ja zakładam, że to 81 osób jednak nieświadomie złożyło takie oświadczenie i należałoby złożyć to do prokuratury zawiadomienie, no to szczerze mówiąc jestem nieco przerażony. Pomysłodawcą bonu wychowawczego był nyski przedsiębiorca Mariusz Nasiborski, doradca burmistrza, który twierdzi, że pomysł był bardzo dobry, tylko realizacja pozostawia wiele do życzenia. Brak zrozumienia idei bonu doprowadził do tego, że nie wyegzekwowano obowiązku składania deklaracji podatkowej w urzędzie właściwym dla gminy Nysa, czyli w tym przypadku urzędzie skarbowym w Nysie. Przecież
Dzisiaj w formule, jakiej ten bon dzisiaj jest wydawany, to jest bon kredytowy, bo gmina ma przychody, ale te przychody być może można było zwiększyć. W związku z tym, że opieramy się na deklaracjach w roku za rok 2015 teraz składamy deklaracje, a jak pan wie, deklaracje od początku roku składamy do którego miesiąca? Więc nawet jeżeli ta poprawka zostanie wprowadzona za miesiąc, to prawo nie działa wstecz. Więc te pieniądze, możliwość zwiększenia przychodu podatkowego, bo z deklaracji PIT to jest całkiem przyzwoity procent, być może to byłaby o dużo większa kwota, którą gmina miałaby do dyspozycji, a tak dzisiaj opieramy się na przychodach, które były. Kryteria i procedura przyznawania bonu były starannie przemyślane. Między innymi szczegółowo uzasadniono termin złożenia wniosku do dnia 10 stycznia i 10 czerwca, tak aby rodzice mogli uregulować należności na początku każdego półrocza. Także nieprzypadkowo wybrano wiek dzieci objętych wsparciem od 13 miesiąca do 6 roku życia, kiedy to wsparcie jest najbardziej potrzebne. Jednym z wymogów był też brak zadłużenia wobec gminy. Składanie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej ma skrócić czas procedowania. Natomiast urząd zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości tego oświadczenia i ta procedura jest jakby pomyślana rozwojowo. To jest dzisiaj mamy 300 wniosków, ale pamiętajmy, że to jest dopiero 5 lat wstecz, ponieważ są osoby, bon jest wypłacany także rodzinom, które już posiadają dziecko. Jest pierwszy nabór roku, gdzie dzieci dopiero są urodzone, a pamiętajmy, że jeszcze tych roczników przybędzie 5, bo to jest 5 w przód i 5 w tył. Więc zakładając jeszcze progres urodzeń, który będzie, beneficjentów bonu będzie dużo więcej, więc wtedy jest niemożliwym zweryfikowanie w bardzo krótkim czasie wniosku, więc każdy wniosek złożony jest przyjmowany jako wiarygodny. Tylko składający wniosek beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów pod groźbą odpowiedzialności karnej. To jest pan składa oświadczenie. To jest ten sam paragraf, biorąc ślub cywilny oświadcza pan, że nie jest pan w innym związku, to jest nie popełnia pan bigami. I to jest ta sama odpowiedzialność, to jest pod groźbą odpowiedzialności karnej sprawdza pan, znaczy składa pan oświadczenie. To właśnie Mariusz Nasiborski poruszył kwestię konsekwencji prawnych złożenia nieprawdziwych oświadczeń składanych przez wnioskujących o bon wychowawczy. Znaczy przepisy są przepisami, tu jest składamy oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej. I to jest kwestia jakby świadomości prawa. To jest w interesie każdego beneficjenta bonu jest sprawdzenie, czy ma długi, czy ma jakieś zobowiązania. Bez względu na to, czy to jest słynne 11 groszy, czy to jest 40 zł, jak mówił jeden z radnych, czy to jest 70 zł, czy 2000, to nie ma znaczenia. Zdaniem Mariusza Nasiborskiego nie wolno robić wyjątków dla nikogo, a tym bardziej naginać prawa, aby działało wstecz. Przewodniczący Rady, pan Paweł Nakoniczny, dość niefrasobliwie z uśmiechem się wypowiedział, że przecież większość ludzi nie wiedziała, tak? Ale prawo obowiązuje wszystkich. Nie tworzy się jej dla większości czy dla mniejszości. Więc jeżeli on mówi, że większość nie wiedziała, że ma długi, to znaczy, że mniejszość wiedziała, że ma. I też te oświadczenia złożyła. Więc i to jest jakby nie po stronie gminy sprawdzanie, kto powiedział prawdę. Od tego jest prokuratura. I uważam, jeżeli pyta pan o moje zdanie, to uważam, że przy drugim naborze być może na 300 wniosków będą 3, które będą obarczone jakimś błędem. I to jest po prostu problem wieku dziecięcego. To jest z czym zaczęliśmy, ludzie do tego podeszli trochę niefrasobliwie, bo przypomnę, broniąc tutaj gminy, że to nie był obowiązek gminy informować o tym, że ktoś ma zobowiązania. Gmina po prostu sprawdza oświadczenia. Więc jak ktoś nie znalazł czasu, żeby korzystać z jakichś benefitów, które oferuje gmina przez 6 miesięcy, bo w takich kryteriach jest to rozpatrywane, to znaczy, że mu na tych pieniądzach w jakiś sposób nie zależało. Czy zgadzamy się, czy też nie, jedno jest pewne. Zadanie pod tytułem 500 zł na niskie dziecko staje się coraz większym problemem prawnym. A co według Mariusza Nasiborskiego jest największym problemem dla bonu? Osoby, które go wprowadzają. Być może. Na razie Nyska prokuratura analizuje sprawę. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu dowiemy się, jakie jest jej stanowisko. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w najbliższą środę, 24 lutego. Do zobaczenia.